Żyjmy coraz lepiej po raz 740. Otóż o dzban trzeba dbać. Przecież to nie jest tak, że to ucho odrywa się samo. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy coraz lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry, kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka. Dziś jest w naszym podcaście Żyjmy coraz lepiej. Dzień powiedzeń, słów, bonmotów i przysłów. I dzisiaj przysłowie, a nawet dwa przysłowia. Pierwsze z nich to póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. Cóż to przysłowie znaczy w wymiarze naszych zachowań uwzględniających psychologię, ba więcej uwzględniających nawet nasze logodydaktyczne podejście do życia. Otóż o dzban trzeba dbać. Przecież to nie jest tak, że to ucho odrywa się samo. Oczywiście mogą być różnego rodzaju, użyję tutaj kolokwializmów, fuchy, mogą być różnego rodzaju nie do końca udane produkty i tak to ucho może odpaść samo. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ucho odpada z przeciążenia. Ja się ostatnio bardzo pięknie o tym przekonałam, w sensie dosłownym, nieprzenośnym, kiedy odpadło mi ucho, to znaczy nie tyle odpadło, ile się złamało, bo to był plastikowy kontener, od właśnie tego kontenera, ponieważ stał on wysoko nad kuchnią, niespecjalnie się przykładałam do tego, żeby zdejmować go tak podkładając pod niego dłoń, a nakładłam tam najwyraźniej za dużo rzeczy, za ciężkich rzeczy i ucho się urwało. Teraz oczywiście, używając nowego pojemnika, za każdym razem, kiedy wyjmuję ten pojemnik, podkładam rękę tak, aby ulżyć jakby temu uchu. I tak jest właśnie w życiu i tak jest z dzbanem. No, dzban nosi wodę, więc tej wody nigdy nie będzie więcej, wiadomo, ona się wyleje. No ale gdybyśmy tam wkładali do tego dzbana różnego rodzaju inne produkty, to one mogłyby być cięższe, mogłyby być, dzban mógłby być cięższy, lżejszy i to oczywiście też wpływa na nasze ucho. To powiedzenie i ta przestroga dotyczy raczej naszej fizyczności, raczej naszego ciała, choć przecież wiemy również, że istnieje coś takiego jak załamanie nerwowe, jak faza przeciążenia stresem. To jest zresztą to, o czym ostatnio i bardzo mocno zapraszam. Mówię w kilku pogadankach na moim kanale YouTube, ale także na mojej stronie facebookowej, na fanpage'u jest cały taki program wspierający osłabianie jakby stresu. I tak, taka troska o to, żeby nie było za dużo, żebyśmy nie przeciążali siebie, żebyśmy nie przeciążali swojego organizmu, to jest jakby efekt tego, co to przysłowie ma wnosić do naszego życia. Trzeba dbać o dzban, trzeba dbać o siebie i nie można jakby temu dzbanowi dawać więcej, niż jesteśmy w stanie. Dzban nas o tym nie poinformuje. Jemu się po prostu urwie ucho. Natomiast my sami wiemy to, zdajemy sobie z tego sprawę, że robimy czegoś za dużo, że robimy za wiele, że nie odpoczywamy, że nie troszczymy się o siebie, że nie mamy złotej godziny, czy nie mamy czasu dla siebie na regenerację. I jeszcze jedna ważna sprawa, która wynika z tego powiedzenia i też ważna dla nas, to się dzieje, owszem, natychmiast, jednorazowo, widać w pewnym momencie, że to ucho się urwało, ale to narasta, to się dzieje. To nie jest tak, że to wszystko jest efektem jednego działania.
jednej drogi z bana, z wodą, czy z czymkolwiek innym. To się dzieje pomalutku, tylko tego nie widać. Zachodzą pewnego rodzaju zmiany w strukturze dzbana, zachodzą pewnego rodzaju zmiany w naszej strukturze psychicznej, w naszej strukturze cielesnej i wreszcie przychodzi taki moment, że widać ten efekt. I to nie jest łatwe właśnie z tego powodu, dlatego że no coś się dzieje, a my nie wiemy. I teraz mówię, w wypadku dzbana tego w ogóle nie widać, natomiast w naszym wypadku my możemy czuć, my możemy wiedzieć. Jeśli interesujemy się tym, jeśli słuchamy, jak warto byłoby, żeby człowiek funkcjonował w sposób optymalny, no to po prostu też profilaktycznie tak postępujemy. I wtedy możemy z tym naszym dzbanem chodzić i chodzić, nosić i nosić i będzie dla nas pracował. Drugie powiedzenie, które się z tym bardzo łączy, ale nawet mówi w pewnym sensie podobne rzeczy, choć nieco inne, to powiedzenie o ostatniej kropli, która przelała czarę. I znowu, to, co jest podobne w tym, to to, że do pewnego momentu no, wydaje się, że jest wszystko w porządku. Aż przychodzi taki jeden moment, który przelewa tę czarę. Ta ostatnia kropla. I nieraz się mówi, no to była ostatnia kropla do tej mojej czary, do tej czary, z której ta woda już się przelała. I ta ostatnia kropla to jest oczywiście na przykład to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli sytuacja naszego zdrowia, sytuacja naszej odporności. No, dokładamy, no i dokładamy coś jeszcze i ten nasz organizm nie wytrzymuje w tym momencie. Ale to może być również rozpatrywane i do tego zachęcam w kategoriach relacji z innymi ludźmi, w kategoriach relacji ze światem. Wznoszę pewne rzeczy aż do pewnego momentu. W końcu tego nie znoszę. W końcu wybucham czy reaguję w sposób bardzo często wtedy nieproporcjonalny do sytuacji. Oczywiście każdy człowiek ma pewną dozę takiej gotowości do przyjmowania pewnych rzeczy. Natomiast pytanie, czy my te rzeczy musimy przejmować, czy my musimy czekać na to, żeby nam się ta czara przepełniła. Znowu przecież widać, jak do tej czary ktoś nam coś wrzuca, widać jak czy wlewa, widać jak ktoś nas traktuje, widać co ktoś robi. Może warto, zanim przeleje się ta czara i zanim będzie nieproporcjonalna sytuacja, nieproporcjonalne nasze zachowanie w stosunku do tego, co się dzieje, to może warto reagować wcześniej. Wcześniej, spokojniej, mówić o tym, komunikować pewne rzeczy, nie zgadzać się na inne. Chodzi po prostu o to, żeby reagować jakby w miarę wcześniej. Może też jest to tak, że trzeba ze swoją czarą uciekać od tej relacji, od tego człowieka, od tego miejsca, w którym jesteśmy. To nie jest żadna przegrana, to nie jest żadna, nie używam takich słów, nie lubię, ale trzeba tutaj, to nie jest żadna porażka, kiedy zabieramy na przykład swoją czarę z jakiejś pracy, bo nie chcemy być w takiej, a nie innej sytuacji psychicznej, psychologicznej, bo nie czujemy się dobrze z tymi ludźmi, czy nie czujemy się dobrze z tą energią, czy nie czujemy się dobrze z tymi wartościami, które są w firmie. To nie jest porażka. Powiem więcej, to jest nawet nasze zwycięstwo. Zwycięstwo nasze nad sytuacją w tym sensie, że nie pozwalamy tej sytuacji wpływać na nas. Nie w każdej sytuacji, nie zawsze, nie w każdym momencie możemy zmienić możemy coś zmienić zewnętrznie. Wszystko, co możemy zrobić, to możemy zmieniać swoje nastawienie, ale to nastawienie warto jest zmieniać w pewnych sytuacjach. Nie zawsze. Czasami, jeśli ktoś nas źle traktuje, dlaczego ja mam zmieniać nastawienie? Jeżeli ktoś mnie przez cały czas źle traktuje, ktoś mi dokucza, ktoś mnie nie szanuje, ktoś mnie poniża, zabiera mi czasem godność albo cokolwiek innego, na pewno niszczy moje poczucie własnej wartości albo spokój, to dlaczego ja mam myśleć o tym w jakichś kategoriach
innych niż zabieram swoją czarę i idę w inne miejsce. Natomiast ważną sprawą też płynącą z tego powiedzenia i związaną już wtedy bardzo mocno z takim logodydaktycznym podejściem do komunikacji, do relacji z drugim człowiekiem, no jest to, że warto pamiętać o tym, aby dokonywać wkładów emocjonalnych na konto naszych ludzi, czyli by robić dla nich różne drobne rzeczy. Dlatego, że wtedy, kiedy przyjdzie nam na przykład dolać coś do tej czary, takiego nie najlepszego, to proszę pamiętać, że jeśli tam na koncie emocjonalnym, w pamięci, w świadomości tej osoby, jest to, jak wiele innych dobrych rzeczy robimy, to bardzo możliwe, że sama ta osoba bardzo szybko wyleje z tej czary tę wodę i czara będzie dalej pusta i dalej będzie gotowa do tego, aby w niej wlewać. No i oczywiście warto jest też pamiętać o tym, żeby, to jest oczywiste, truizm właściwie, ale nie może nie wybrzmieć. Warto jest też pamiętać o tym, żeby starać się jednak nie dolewać, żeby traktować ludzi dobrze. Jeżeli będziemy traktować siebie dobrze, jeżeli będziemy sami siebie traktować z miłością, zapewniam was, o wiele łatwiej będzie nam wtedy traktować dobrze również innych ludzi. A zatem póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie, a zatem dbajmy o to, aby się nie urwało i by można było tę wodę nosić. No i uważajmy na tę naszą czarę i najlepiej nie dopuszczajmy do tego, żeby ta ostatnia kropla powodowała jej rozlanie, tylko reagujmy wtedy, kiedy coś nam się do tej czary wlewa. To jest najlepsze wyjście. Dziękuję, kochani. Jeśli słuchacie tego w piątek, tak jak ja to nagrywam, to życzę miłego weekendu i zapraszam na sobotnie spotkanie dla rodziców. Subskrybujcie nasz podcast wszędzie tam, gdzie jest wam wygodnie, ale niezależnie od tego, bardzo proszę, róbcie subskrypcję mojego kanału YouTube. Łączę z nim wielkie plany. Dziękuję bardzo. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, tak jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.